koniec lat 80. świat cieszył się z upadku komunizmu w Europie Wschodniej i krajach takich jak Polska. Nie było łatwo, lecz dzięki wrodzonej przedsiębiorczości Polacy zdołali zaistnieć na globalnym rynku finansowym. Dzięki wysiłkowi, zagranicznym inwestycjom oraz nowym miejscom pracy gospodarka Polski rozwija się w tempie wyższym niż 5% rocznie. Jednakże Polska jest wciąż krajem kontrastów. Większość przedsiębiorców to młodzi, dobrze wykształceni ludzie, ale niewielu z nich ma więcej niż 10 lat doświadczenia rynkowego. W rozwijających się miastach bieda nie jest rzadkim widokiem. Korupcja jest często inicjowana pragnieniem odniesienia sukcesu. Struktury administracyjne zdają się czasem nie nadążać za rozwojem. Zdzisław Wojteczek i Adrian Koczy zastanawiali się, jak rozwijać swoje firmy i być uczciwymi w chrześcijańskim znaczeniu tego słowa. Moim największym wyzwaniem jako właściciela firmy w Polsce myślę, że jest to, aby moją firmę utożsamiano z rzetelnością, z uczciwością już. Odpowiedzią na ich poszukiwania stała się grupa podobnie myślących przedsiębiorców spotykających się w ramach PMF Exchange. Moją pierwszą myślą na temat PMF-u był pewien rodzaj nieufności. Natomiast pierwszym pytaniem, które sobie zadałem, to było, co mi to może dać. Projekt zwany The Exchange w Stanach Zjednoczonych jest forum, gdzie w atmosferze zaufania właściciele firm mają możliwość wspierać się i wymieniać swoimi doświadczeniami. Kilka razy w roku amerykańscy przedsiębiorcy dzielą się z członkami PMF swoim doświadczeniem w sferze wyzwań, jakie stawia prowadzenie firmy w oparciu o wartości. Naszą wizją jest, aby każdy uczestnik PMF miał pozytywny wpływ na świat polskiego biznesu oraz polskie społeczeństwo poprzez uczciwe prowadzenie firmy opartej na wartościach. Myślę, że interesy robimy z ludźmi, których znamy, lubimy i którym ufamy. I to jest podstawowa rzecz, podstawowa wartość, którą daje PMF.